Ja chciałbym poprosić pana profesora Woźniaka z Wojskowej Akademii Technicznej. Jak to jest z tą ochroną infrastruktury krytycznej? Czy to, co teraz mamy, czyli ustawa o zarządzaniu kryzysowym, Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, standardy, które możemy sobie, z których możemy sobie korzystać, ochrony infrastruktury krytycznej, czy to jest wystarczające, czy potrzebujemy bardziej wejść z obligatoryjnością, bardziej wejść ze standardami, które będą w postaci określonych, nie wiem, na przykład norm, polskich norm wprowadzane. Czy to, co w tej chwili mamy dla operatorów infrastruktury krytycznej, byłoby wystarczające? Już oddaję mikrofon, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Przyznam się szczerze, że pytanie jest na tyle ogólne i na tyle ciekawe. Otóż ja w swojej praktyce uczelnianej zajmuję się logistyką, a w ramach tej logistyki interesuje mnie problematyka bezpieczeństwa paliwowego sił zbrojnych. Oczywiście w kontekście bezpieczeństwa paliwowego państwa, ponieważ ten termin bezpieczeństwo paliwowe państwa od niedawna jakby funkcjonuje w naszej świadomości czy w stosownych aktach normatywnych, szczególnie dotyczących ustawy o zapasach paliw płynnych czy rezerwach nowych strategicznych. Zresztą obydwie jakby ustawy znowelizowane zostały w grudniu minionego roku. Otóż tak, jeśli chodzi o bezpieczeństwo postrzegania kwestii infrastruktury krytycznej, rurociągi paliwowe należą do infrastruktury krytycznej, która podlega swoistym jakby swoistemu zabezpieczeniu. Z jednej strony to, proszę państwa, jest to jakby sprawa ochrony w sensie budowania ich pod gruntem jest dobrą, więc jest mniejsze narażenie na ataki antyterrorystyczne i zniszczenie, ale z drugiej strony jest to kwestia dosyć kosztowna, ponieważ wiąże się to, no teraz akurat nowa koncepcja rządu dopuszcza wybudowanie nowego rurociągu produktowego do Trzebini, prawda? U nas ta infrastruktura rurociągowa, ja może na chwilę się na tym zatrzymam, to jest około 1000 kilometrów. Ta infrastruktura rurociągowa, jeśli chodzi o produkty, bo nie mówię o ropociągach, które są przecież już państwu znane, my nie mamy połączeń z Zachodem, jeśli chodzi o rurociągi produktowe i prawdopodobnie z tego, co wiem z moich jakichś takich doświadczeń, prawdopodobnie nie będzie połączenia rurociągów na przykład natowskich, które są, mają swoje końcówki na granicy byłej DDR, prawda? I bo wiąże się to z dosyć dużymi kosztami. Raczej tutaj inwestycje idą w rozwój przemysłu, transportu kolejowego czy transportu samochodowego. Jeśli chodzi o inne środki transportu, które tutaj dostarczają paliwo do odbiorców cywilnych, jak i wojskowych, ja myślę, że przepisy dotyczące konwencji ADR-ów, DGR-ów, RID-ów i tak dalej, na tym etapie są chyba wystarczające i wiem z tego, czytając publikacje różne i przeglądając materiały PKN Orlen i innych tego typu koncernów, to tutaj kwestia bezpieczeństwa infrastruktury tej stacjonarnej jest, ja bym powiedział, przestrzegana i daleko posunięta. Przykład kawerny, czyli te wyrobiska solne WKS Solino w miejscowości Góra, które no, gromadzą ponad parę milionów metrów sześciennych ropy naftowej i paliwa. Jest to dosyć poważny zastrzyk dla bezpieczeństwa, w sensie zachowania tego bezpieczeństwa dla naszej gospodarki narodowej. Produkcja
no, taka jaka jest, 30, około 30 milionów ton przerabiamy ropy naftowej. Całe szczęście, że ta dywersyfikacja idzie w kierunku takowym, że już nie 90 parę procent, tylko około 70% tego mamy innych dostarczycieli, że dostawców paliw z innych rynków i to jest coś bardzo pozytywnego. No, inną jest kwestią wydobycie tej ropy, tych paliw z tych kawern. To jest kwestia dosyć inna. No tyle może tytułem takiego wstępu. Dziękuję bardzo. Teraz chciałbym przejść do takiego pytania już o konkrety, bo mamy przedstawiciela Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w postaci eksperta pana Piotra Szufnary. Panie Piotrze, chciałbym zapytać, bo akurat tak jak tutaj siedzimy, to kilka osób z nas brało udział w pracach grupy roboczej, gdzie pracowaliśmy nad wypracowaniem standardów ochrony antyterrorystycznej w obszarze bezpieczeństwa fizycznego, osobowego i informatycznego. I mam wrażenie, że ta nasza praca, która, Damian się tutaj uśmiecha, ale ona była dobra, no może my subiektywnie to oceniamy, ale otrzymaliśmy dobry produkt, dobre rekomendacje, dobre standardy. I tak jak tutaj przed panelem rozmawialiśmy, no co się stało, bo jakby się nic nie stało i prawdopodobnie się nic nie stanie, tak? Szanowni Państwo, udało się wypracować bardzo fajne materiały, tak jak właśnie tutaj w kresie bezpieczeństwa osobowego, teleinformatycznego i fizycznego. Był to już tak naprawdę właśnie gotowy wyrób, czekający tylko na implementację, żeby wdrożyć to przy którejś ustawie. Albo właśnie do wyboru była ustawa o zarządzaniu kryzysowym, albo ustawa o ochronie osób i mienia. Pojawiły się inicjatywy, które spowodowały to, że prace nad nowelizacją ustawy w tamtym roku zostały wstrzymane i trafiły do zamrażarki. I tak naprawdę nie wiemy, czy te standardy wejdą. Z mojej perspektywy i z upływu czasu mogę śmiało powiedzieć, że są to fajne produkty, ciekawe, bo pewnie bateria się kończy. Tak nam będzie przerywać, tutaj mamy taką złośliwość małą. Są to produkty, które by regulowały na rzecz operatora infrastruktury krytycznej pewne wszystkie te trzy obszary, żeby to ujednolicić. Tylko pytanie, czy takie ujednolicenie nie będzie miało wpływu negatywnego w postaci nadwymiarowości. No spróbujemy wymienić, natomiast byśmy poprosili pana z obsługi, żeby ten... Czy jeżeli właśnie byśmy chcieli i dążyli do wdrożenia trzech standardów w tych trzech obszarach bezpieczeństwa, nie skończy się to nadwymiarowością i generowaniem nadmiernym kosztów na rzecz wszystkich operatorów infrastruktury krytycznej, tak? Pamiętajmy, że dobór zabezpieczeń przed zidentyfikowanymi zagrożeniami musi być przeanalizowany, dobrany do kontekstu, tak, żeby po prostu nie było gdzieś takich środków, które będą generowały po prostu koszty utrzymania serwisu, a wcale nie powiedzą, że wzmocnią o kolejne 100% tą ochronę. Czyli żeby nie było przerostu formy nad treścią, tylko żebyśmy indywidualnie podchodzili do obiektów. Ale tam chyba był taki kierunek spojrzenia na ten temat, tak? Tak, tutaj właśnie ten kierunek jest jak najbardziej słuszny, tylko tutaj trzeba zostawić właśnie troszkę furtki i jakiegoś takiego pola manewru operatorom infrastruktury krytycznej, tak? Czyli podmiotom, które zarządzają tymi obiektami, ale jednocześnie też ich starać się ukierunkować, w jakim kierunku oni mają się poruszać, żeby nie błądzili, a dostawali jakieś informacje, wytyczne, póki co miękkie, tak, bo nasza ustawa o zarządzaniu kryzysowym nie reguluje tutaj kwestii kar finansowych za jakieś, powiedzmy, w tym obszarze wdrażanie zabezpieczeń, tak, ale z kolei ustawa o ochronie osób i mienia już te kary tam nakłada, tak, to tutaj byśmy chcieli też zachować jakąś pewność tego, że operator będzie mimo wszystko dążył do wdrażania pewnych rozwiązań, które będą podnosiły ten poziom zabezpieczeń. A tak z waszych inicjatyw, mówię tutaj o Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, czy ewentualnie projektach legislacyjnych, czego operatorzy mogą się spodziewać w najbliższym czasie, w jakim kierunku pracujemy?
Tutaj jedynie też mogę dodać właśnie także, że nasza ustawa i nowelizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym, która miała niejako troszkę zmienić nasze podejście do wyłaniania infrastruktury krytycznej, też została wrzucona do tak zwanej zamrażarki. Nie było kontynuacji, a ustawa już była po pierwszym czytaniu, była do w miarę dobrze przygotowana, żeby móc odejść od wyłaniania obiektów na rzecz zadbania o procesy krytyczne, tak? Czyli już nie mówimy o stricte o ochronie obiektu. Mówiło się wtedy, że to spowoduje znaczne zwiększenie liczby obiektów też między innymi w systemie całym IK, nie? Tak, a tutaj wtedy po prostu byśmy mówili o aktywach, które realizują procesy krytyczne i będzie większa elastyczność i będziemy dbać o to faktycznie, co możemy zabezpieczyć, tak? No tutaj przykład z Warszawy, że jedna rura przestała działać, potem druga rura przestała działać, a się okazuje, że to, co miało działać, to działało, ale, że tak powiem, procesy, które miały tam dotrzeć, nie docierały. Więc to też świadczy o tym poziomie, że nie do końca mogliśmy mówić o utrzymaniu nawet na akceptowalnym poziomie świadczenia usług. Mhm. A jak pan ocenia, bo chcę przejść płynnie do naszych ekspertów z ABW, jak pan ocenia ten temat i ideę wprowadzenia obligatoryjnego infrastruktury krytycznej na listę wojewody i z automatu tworzenia też załączników antyterrorystycznych do planów ochrony obowiązkowej, czyli patrz, też wzmacniamy infrastrukturę krytyczną, ale już mamy pewnego rodzaju obligatoryjność o załącznik antyterrorystyczny. Czy to jest dobry kierunek w kontekście bezpieczeństwa antyterrorystycznego? Jak najbardziej. Tutaj akurat właśnie w tym przypadku, że nie udało się wdrożyć minimalnych standardów w tamtym okresie przy tej ustawie, to tutaj posiadając tą wtyczkę właśnie w ustawie o ochronie osób i mienia, która była znowelizowana za pomocą ustawy o działaniach antyterrorystycznych, od 5 lat mamy tą furtkę, że wykaz infrastruktury krytycznej powinien być przepisany, a obiekty ujęte na ewidencji wojewody. Tak, tutaj akurat udało się troszkę poruszyć ten temat u wojewodów, jak wygląda sytuacja. Z uwagi na to, że właśnie docierały do nas sygnały, że nie wszystkie obiekty mają już wydane decyzje administracyjne, że są upisane na ewidencję wojewody. I to też świadczy o tym, że gdzieś tutaj jesteśmy troszkę z tyłu, jest jeszcze coś do zrobienia, żeby właśnie w aspekcie ochrony móc w aspekcie ochrony fizycznej jakoś wzmocnić tą ochronę. Mhm. Nie jest wiadomo zawsze tu stuprocentowa jakaś gwarancja, że tak, ten plan, ten papier opracowany na podstawie decyzji administracyjnej przyniesie nam wymierne korzyści w postaci 100%. Nie, jeżeli on pomoże nam już wiadomo w 20, 30, 40%, no to już jest to jakiś sukces. Okej. Czyli w zasadzie z tego, co pan powiedział, to podejrzewam, że w najbliższym czasie dalej pozostaniemy, nawet w kontekście ustawy o ochronie osób i mienia, dalej pozostaniemy z tym łącznikiem lub, a nie zmienimy go na i. I dalej będziemy próbowali wymuszać synergię ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych poprzez między innymi plany ochrony, nasze WPA i będziemy wzmacniali antyterrorystyczne obiekty załącznikami. Na ten moment tak, aczkolwiek w perspektywie też mamy i należy pamiętać o procedowanej w Komisji Europejskiej dyrektywie CER, czyli Critical Entities Resilience. Gdzie no właśnie, co nas czeka? Jakby pan spróbował, panie Piotrze, nam to w takich trzech, powiedzmy, podstawowych punktach, co czeka operatorów krytycznych, jak my będziemy musieli prawo dostosować do tego? To już wyjaśniam. Tu jest kwestia taka, że do tej pory mamy obowiązującą dyrektywę z 2008 roku w sprawie rozpoznawania i wyznaczenia europejskiej infrastruktury krytycznej i ona tutaj nam reguluje te kwestie związane właśnie z infrastrukturą krytyczną w ramach Unii. Unia już dojrzała tutaj do kwestii przeglądu tego aktu prawnego, który mamy wdrożony w naszej ustawie o zarządzaniu kryzysowym aktualnie. Dyrektywa ma się odnosić do zidentyfikowanych, ewentualnie nowych zagrożeń, które się pojawiły, dostosować to do zmieniającego się otoczenia, tak aby wzmocnić odporność infrastruktury krytycznej właśnie na różne zakłócenia, działania hybrydowe, jakby tego nie nazwać.
a dać po prostu ku temu podstawy prawne i środki jakieś tutaj oddziaływania, też żeby zachować tą spójność w ramach Unii. A co z naszym prawem krajowym w takim razie wówczas? Jeszcze raz można? Co z naszym prawem krajowym wówczas? Czy faktycznie nie... Tak, to będziemy dążyć po prostu wtedy już do implementacji, tak? Będą okresy przejściowe, żeby to wdrożyć. Czy to będzie 12 miesięcy, 18 czy 24, to już pokaże ostateczny kształt samej dyrektywy. Czyli na razie nie możemy nawet tutaj projektować jakichś konkretnych rozwiązań, bo no poczekajmy na rozwiązanie unijne najpierw. No dokładnie, tylko pamiętajmy, że to będą, wiadomo, ogólne wyznaczniki i kierunki, jak państwa mają wdrożyć jakieś środki, żeby budować i wzmacniać tę odporność, a nie proponować gotowe rozwiązania, tak? Bo każdy kraj ma inne rozwiązania, inne strukturę państwa i inne przepisy prawa wewnętrzne, tak? Super, dziękuję bardzo. Pani Major, drugi raz się widzimy w obliczu szalejącej pandemii, to drugi raz fizycznie, także bardzo się cieszę. Podobne pytanie jak kilka miesięcy temu na podobnym spotkaniu, aczkolwiek grono było zupełnie inne. Oczywiście bardzo prowokacyjnie zadane. Czy ten załącznik antyterrorystyczny potrzebujemy tylko i wyłącznie, żeby go wsadzić do szuflady i dlatego, że tak mówiąc kolokwialnie, wy go potrzebujecie? Czy tak naprawdę on jest kapitalnym narzędziem dla operatora lub zarządzającego bezpieczeństwem obiektu, czy infrastruktury krytycznej, czy też obiektu podlegającego obowiązkowej ochronie? Tutaj mamy katalog dużo szerszy. Bardzo mi miło, że się widzimy ponownie i pozwolę sobie troszeczkę też prowokacyjnie odpowiedzieć. Nam załącznik antyterrorystyczny jako ABW nie jest potrzebny do niczego, bo z tego wynika dla nas tylko dodatkowa praca. Załącznik... Tym bardziej, że nam odsyłacie te załączniki, prawda? Odsyłamy, dość dużo wysiłku wkładamy, żeby ten załącznik spełniał te nasze minimalne wymogi określone w przygotowanej przez szefa ABW procedurze. Tylko pamiętajmy o jednym. Załącznik antyterrorystyczny jest częścią szeroko rozumianego planu ochrony uzgadnianego z policją. Nie możemy tego dokumentu jako odrębnego traktować. Tylko w momencie, kiedy operator IK jest ujęty w ewidencji, najpierw uzgadnia z nami załącznik antyterrorystyczny i przez to, że figuruje w ewidencji obiektów podlegających obowiązkowej ochronie, przygotowuje również w porozumieniu z policją szerszy plan ochrony i to, nie oszukujmy się, ale jest jeden z kilku planów ochrony, ale chyba na chwilę obecną w obowiązującym stanie prawnym, bo tutaj no wielokrotnie rozmawialiśmy o postulowanych rozwiązaniach, o ogromie pracy, którą większość z nas, uczestników zespołu, włożyła w opracowaniu standardów. W przypadku powrotu do ich wdrożenia wiadomo, że będzie to wymagało ogromnej pracy, bo nie oszukujmy się, ale z perspektywy 3 lat część rozwiązań straciła na aktualności, szczególnie w sferze cyberbezpieczeństwa. I zabezpieczeń technicznych. I zabezpieczenia. Tak. Pamiętajmy też, że w kontakcie ABW, operator infrastruktury krytycznej, rola ABW wbrew temu, co jest powszechnie traktowane jako pewnik przez operatorów, jest bardzo ograniczona. Nasze podstawowe zadania właśnie polegają na uzgadnianiu załącznika antyterrorystycznego. W związku z tym, że nie uczestniczymy jako podmiot w uzgadnianiu planów ochrony infrastruktury krytycznej, jest to chyba fajna możliwość nawiązania przez operatora kontaktu z ABW, pokazania, jakie mogą wdrożyć rozwiązania w zakresie sfery bezpieczeństwa antyterrorystycznego. Jest okazja do przekazania nam pewnych sugestii. Jednym z elementów naszego załącznika, tam jest dołączony wykaz incydentów, o których operatorzy powinni informować ABW. Bardzo często państwo o tym zapominają. Obowiązek wynikający z artykułu 4 ustawy o działalności antyterrorystycznej nakłada między innymi na operatorów infrastruktury krytycznej obowiązek informowania szefa ABW o
jakichkolwiek informacjach dotyczących zagrożenia dla danego obiektu. Państwo traktują to bardzo jednostronnie. Często zwracacie się do nas z pytaniami o wskazówki, o polecenia konkretnego zabezpieczenia obiektu. My takich wskazówek nie udzielamy, bo nie mamy do tego prawa. Jedynie w przypadku, kiedy agencja poweźmie informacje o możliwym zdarzeniu zdarzeniu terrorystycznym, szef może wydać polecenia operatorowi IK szczególnego zabezpieczenia obiektu i wtedy przekazujemy informacje, które są w naszym posiadaniu, umożliwiające realizację tego zadania. Natomiast nie przekazujemy takich informacji wyprzedzająco. To na operatorach IK ciąży obowiązek przekazywania tego typu informacji, kiedy tylko znajdą się w ich posiadaniu. Natomiast my wydajemy polecenia w przypadku, kiedy już wiemy o konkretnym, o możliwości konkretnego zdarzenia. Jeszcze jednym elementem, w którym ABW jakby współpracuje z operatorami IK, jest to sfera cyberbezpieczeństwa. Tu dokonujemy oceny systemów bezpieczeństwa, wdrażamy system informowania o zagrożeniach w sieci informatycznej, w sieci internet. I również działamy w ramach CIRT-u, tutaj wiodącą rolę odgrywa Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego. Rola Centrum Antyterrorystycznego sprowadza się głównie w takiej tej sferze jawnej, możliwej do przekazania operatorom, do uzgadniania załącznika i wydawania poleceń. Mhm. A jeszcze chciałbym, tutaj pójdziemy dalej w kontekście tego załącznika, bo to jest dokument, który interesuje no, znaczną liczbę zarządzających bezpieczeństwem, no bo cała kategoria obiektów podlegających obowiązkowej ochronie go uzgadnia z państwem. On się składa z trzech takich podstawowych części. Pierwsza, ta tabela, nazwijmy to ryzyka. I myślę, że wszyscy jesteśmy zgodni z tym, że tutaj, no co byśmy tam nie wpisywali, to z reguły będziemy mieli ten poziom niski. Ale ja mam wrażenie, że faktycznie wpisywanie tych liczb, które wydaje się 1-0 i one później dają wynik, mimo wszystko kwalifikujący do pierwszej kategorii, ale ja myślę, że on też buduje świadomość tego, że obecność na jakimś terenie, w pobliżu jakiegoś obiektu, zwiększa podatność obiektu na różnego rodzaju zdarzenie. Ale chciałbym też zapytać o tą pierwszą część, oczywiście też, natomiast chciałbym zapytać o tą część drugą, która w mojej ocenie jest szalenie ważna i do wykorzystania właśnie przez operatorów, czyli właśnie te procedury ewakuacji. To jest nowość, bo obiekty tego kompletnie nie miały nigdy wcześniej. No, większość. Natomiast teraz, dzięki temu załącznikowi, obiekty to mają mieć, albo większość już ma. I to jest chyba kapitalna i najważniejsza zaleta tego dokumentu. I właśnie taka rekomendacja z waszej strony. Co z tymi rekomendacjami ma ten zarządzający, znaczy rekomendacjami, z tymi procedurami zrobić? Bo one często trafiają do szuflady. Powiem tak. Załącznik antyterrorystyczny nie funkcjonuje jako odrębna całość. Jest on częścią planu ochrony, więc tak naprawdę jeden egzemplarz naszego załącznika jest odsyłany do policji razem z planem ochrony. Drugi, no rzeczywiście my tu nie mamy wpływu na to, czy operator zamknie to w szufladzie, położy na biurku, bo w przeważającej większości załączniki są jawne. Natomiast to, co pan doktor powiedział, bardzo istotne jest, że operator chociażby mierząc się, wypełniając ten załącznik, patrzy, na jakie elementy powinien zwrócić uwagę. Chociażby to, co pan powiedział, punkt 01, sąsiedztwo. To, co dla części ludzi jest abstrakcją, no bo nie oszukujmy się, w Polsce niespecjalnie myślimy na razie o zagrożeniu terrorystycznym. Na szczęście nie było sytuacji, że doszło u nas do zamachu, aczkolwiek pewne próby były. Jesteśmy jednym z nielicznych państw europejskich, gdzie był wprowadzony tylko podstawowy pierwszy stopień alarmowy alfa, ale to też bardziej ze względu na bezpieczeństwo imprez masowych. Natomiast
Rolą naszą jest wskazanie elementów, na które powinien zwrócić uwagę operator infrastruktury krytycznej, natomiast staramy się traktować to po partnersku. Jesteśmy ludźmi dorosłymi. Operatorzy infrastruktury krytycznej są jednymi z najważniejszych osób zapewniających bezpieczeństwo naszych systemów, obiektów i to od ich odpowiedzialności zależy, co naprawdę z tym załącznikiem zrobią. My jako instytucja nie możemy pilnować, jeździć na kontrolę i powiedzieć, a proszę mi powiedzieć, gdzie ten załącznik jest. Niestety w związku z tym, że tutaj jak kolega z RCB mówił, projekty ustaw są w zamrażarce, my również przy okazji właśnie naszych standardów chcieliśmy zaproponować rozwiązania nowe dotyczące załącznika AT, bo ustawodawca postawił nas troszeczkę pod ścianą, wpisując w zasadzie obowiązek uzgodnienia takiego załącznika, natomiast nie dając nam aktu wykonawczego, nie wskazując elementów, które ten załącznik powinien zawierać. My to już na etapie projektowania rozporządzeń przygotowaliśmy wspólnie z kolegami z RCB, z policji. Natomiast de facto w tej chwili funkcjonujemy tylko w oparciu o procedurę szefa. Niestety nie mamy też żadnej możliwości zobligowania w tej chwili podmiotów do przesłania takiego załącznika. To zależy od ich dobrej woli, ponieważ nie jest to obwarowane ani sankcjami administracyjnymi, ani karnymi. Tutaj też w projekcie ustawy o ochronie osób i mienia zaproponowaliśmy terminy, w jakich każdy podmiot podlegający obowiązkowej ochronie, bo to dość szerzej trzeba traktować, będzie zobowiązany uzgodnić taki załącznik, w jakim terminie ma to zrobić i jakie będą sankcje za nieuzgodnienie tego załącznika. My w tej chwili przypominamy na każdym spotkaniu, na każdej konferencji, mówimy, że to tak naprawdę jest w Państwa interesie, bo prawdopodobnie kiedyś u nas dojdzie do takiego zdarzenia. Natomiast jeżeli będziecie Państwo mieli świadomość, my będziemy mieli świadomość, że zostały podjęte wszelkie działania, żeby na tyle, na ile jest to możliwe w obowiązującym stanie prawnym, zapewnić to bezpieczeństwo, na razie na papierze, ale za papierem idą konkretne działania, to staramy się tutaj służyć wsparciem, ale no, pamiętajmy, że obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa obiektów IK spoczywa w głównej mierze na operatorze IK, a my tu mamy tylko taką rolę, jaką przewidziały obowiązujące w tym zakresie przepisy. Tak, piękne słowo padło, wsparcie i mogę potwierdzić, że moje subiektywne odczucie ze współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego w trakcie uzgadniania załączników jest mega, mega pozytywne. I nie mówię tutaj to tego, że na forum, tylko mam wrażenie, że jest wola współpracy po drugiej stronie, a w zasadzie ze wszystkimi delegaturami robiliśmy załączniki. I to jest piękne. Jest to dużo bardziej przejrzyste i uniwersalne niż w przypadku uzgadniania samych planów ochrony z różnymi WPA z różnych województw, niestety. Bo tutaj są dużo większe różnice w interpretacji nawet tej metodyki uzgadniania planu ochrony. U was jest to bardziej jasne i uniwersalne i to jest okej. Pomimo tego, że nie macie metodyki, tylko macie te wytyczne na stronie. Mamy pana majora doktora też do nas i mam trudne pytanie, nawet dwa. Jedno wścibskie. Chciałbym zapytać o procent, bo pani major powiedziała, że są obiekty, które nie uzgadniają tych załączników. Jaki to jest procent? Możemy taką odpowiedź mniej więcej uzyskać? Jak najbardziej. I to jest oczywiście apel do państwa. Ustawa istnieje od czerwca 2016 roku. Mniej więcej obiektów obowiązkowo ochronionych w tym kraju, zgodnie z szacunkami naszych kolegów z policji, jest około, bo te listy wciąż ulegają modyfikacji, 3,5 tysiąca w skali kraju. My mamy, nazwijmy to, grubo ponad 2 tysiące. Wydaje mi się, że około 800 do 1000 podmiotów w
tym pewnie tu obecne na sali, nie uzgodniły jeszcze tej dokumentacji z nami. Dlaczego? Problem polega na tym, że w ustawie nie ma daty krańcowej, że do dnia, takie przewidzieliśmy w nowych projektach nowelizacji tej procedury i tam postulowaliśmy, z tego co pamiętam, chyba 30 dni od wejścia w życie trzeba podjąć dyskusję z nami, a w ogóle każdy załącznik będzie miał okres, załącznik i plan ochrony będzie miał na konkretne parę lat tylko. Tak jak w przypadku planów ochrony infrastruktury krytycznej. One są czasowe, dlatego są żywe. Wciąż po prostu ulegają rozbudowie i są nowelizowane o nowości technologiczne, choćby kwestie bezpieczeństwa cyber. I chcielibyśmy, żeby ten dokument podobnie funkcjonował. Dodam tylko jeszcze coś, zanim odpowiem na to drugie pytanie, że idealny tak naprawdę system w naszym kraju, który obejmuje pewien fragment infrastruktury krytycznej, jest uregulowany świetnie na poziomie międzynarodowym i krajowym, to jest tak naprawdę ten regulujący kwestię ochrony lotnictwa cywilnego. Bo te obiekty, czyli wybrane lotniska, bo nie wszystkie są infrastrukturą krytyczną w naszym kraju, te wybrane lotniska mają domknięty system ochrony, polegający na tym, że mają normy krajowe i unijne, przede wszystkim unijne, mają Urząd Lotnictwa Cywilnego, który wchodzi na dany obiekt z kontrolą, albo taką, nazwijmy to, z marszu, albo zapowiedzianą, tygodniową, całego portu, albo tylko i wyłącznie związaną z kwestią bezpieczeństwa samego portu. Więc jest instytucja, która weryfikuje, czy te wszystkie plany ochrony, programy w tym wypadku, działają zgodnie z rzeczywistością. I tutaj u nas jeszcze tego zabrakło. Brakuje wybrania instytucji w naszym systemie ochrony obiektów obowiązkowo ochronionych, instytucji państwowej, która wchodzi z kontrolą i sprawdza bardziej dosadnie niż to robi policja, bo policja ma takie uprawnienia, ale tylko w wąskim zakresie związanym z SUFO. Więc jeśli będzie decyzja i wola w przyszłości, żeby taka instytucja, któraś z tu obecnych RCB, policja czy ABW była takim liderem tego obszaru i prowadziła takie testy penetracyjne, czy też była odpowiednikiem ULC-u dla całej infrastruktury krytycznej, wydaje mi się, że wtedy ten system by ożył, bo każdemu by bardziej zależało na tym, żeby w trakcie kontroli jego dokumentacja wyglądała poprawnie. Dzisiaj, jak zostawiamy załącznik, niestety nie mamy możliwości powrotu do tego. On jest już raz uzgodniony, tak jak pan ochrony, może być 20 lat aktualny. Niestety. I drugie pytanie, które już nie będzie takie wścibskie, natomiast stopnie alarmowe. Trzecia część załącznika antyterrorystycznego jest poświęcona czynnościom, które zarządzający powinien wykonać w stopniu Alfa, Bravo, Charlie, Delta. I teraz ja mam taką myśl, że jeżeli byśmy faktycznie ogłosili na terenie województwa stopień Charlie lub Delta tak gwałtownie, co jest możliwe, prawda? Teoretycznie jest możliwe. Wtedy te administratorzy tych obiektów mają do wykonania szereg czynności. Przede wszystkim wzmacniają ochronę tych obiektów. I to jest w mojej ocenie niesamowite wyzwanie, bo jakbyśmy zadali pytanie, ile z tych obiektów procentowo ma podpisane umowy, uzgodnienia, nawet z sektorem prywatnym ochrony, z wykorzystaniem zabezpieczeń technicznych ad hoc. Ja myślę, że zabraknie sektoru ochrony do wzmocnienia gwałtownego różnego rodzaju potrzeb w zakresie podniesienia stopni alarmowych. No i właśnie pytanie o rekomendacje, czy faktycznie jak to rozwiązać, jak zarządzający powinien do tego podejść, bo on tam wpisuje w ten załącznik różnego rodzaju czynności, ale w większości przypadków nie jest to poparte żadną refleksją, a już w większości przypadków też żadnymi uzgodnieniami czy umowami na ten czas W, powiedzmy. Dokładnie to jest ten problem, z którym się zderzyli operatorzy infrastruktury krytycznej, ale przede wszystkim również i właściciele obiektów obowiązkowo ochronionych po wprowadzeniu ustawy antyterrorystycznej, że w drugim i wyższym stopniu alarmowym są oczywiście pewne narzucone dodatkowe czynności ochronne wobec obiektu. Co ciekawe, w tym drugim i wyższym stopniu alarmowym, to poproszę Cię, ewentualnie popraw mnie, kontroli w przypadku ochrony infrastruktury krytycznej z natury podlega również kontroli policyjnej dany obiekt ochraniany, czyli wchodzi policja z kontrolą na wybrane obiekty dzisiaj zgodnie z obowiązującym rozwiązaniem, tak, ze szczególnym zabezpieczeniem. No i teraz pamiętam taką pierwszą refleksję
tych uzgadniających tego typu obiekty, dokumentację tego typu obiektów, przedstawicieli pionów ochrony, że skąd oni wezmą dodatkowe siły i środki. I nagle, no przecież nawet w umowie podpisanej tydzień temu nie mamy tego zagwarantowanego. Doszło do tego, że nowe zawierane umowy na ochronę aktualnie nie uwzględniają obowiązującego prawodawstwa. Czyli nie ma takiego aneksu do umowy, który reguluje wykorzystanie firm ochroniarskich w przypadku stopni alarmowych, gdzie niestety natychmiast ten skład osobowy musi być zwiększony i jeszcze może się zdarzyć tak, że policja wejdzie na dany obiekt z kontrolą i wykaże nieścisłość tego i to już jest złamanie ustawy. Więc to była taka pierwsza szokująca refleksja wszystkich tych zajmujących się osób, z którymi współpracujemy już często też od lat, że muszą przypilnować w przypadku negocjowania kolejnych warunków ochrony obiektu właśnie takie kwestie. Ale teraz pytanie zasadnicze, czy mamy siły i środki, jak w danym województwie nagle podniesiemy stopień alarmowy na drugi i wyższy, żeby te wszystkie obiekty nagle korzystające z tych samych de facto firm ochroniarskich, pierwszej dziesiątki, dwudziestki, czy one mają takie zasoby, żeby udzielić wsparcia? COVID pokazał, że nie. Nie mamy problem z grupami interwencyjnymi, które mają przyjechać w odpowiednim czasie na obiekt obowiązkowy, w czasie pokoju. Mamy problem z tymi czasami w dużych miastach albo w miastach, które nie mają w ogóle grup. To jest wyzwanie dla całego systemu, ochrony i firm ochroniarskich. Tam widzę pewne rozwiązania, które są bypassami. Nie wiem, czy są skuteczne, ale to przećwiczyliśmy w trakcie COVID-u, że jeśli dany obiekt ma zagrożenie, ma większe obciążenie, to przerzucamy ludzi z jednego miasta do drugiego, wożąc ich autobusami, wzmacniając jedną firmę kosztem drugiej. W jednej chwili to nie zadziała, jeśli wejdzie w system alarmowy i pojawi się nagle drugi stopień lub wyższy, więc warto wrócić do swoich umów na ochronę i jeszcze raz je przejrzeć. Dziękuję bardzo. Jest wśród nas też pan Maciej, przedstawiciel firmy Elacompil, zabezpieczeń technicznych. Panie Macieju, chciałbym zapytać, bo zabezpieczenia techniczne mają nas wspierać ochronę fizyczną. Jakie rozwiązania są w stanie wzmocnić operatora na etapie identyfikacji zagrożeń i też wdrażania tych, powiedzmy, procedur ewakuacji, które on będzie miał opracowane? Bo przyjmijmy, mamy sprawcę na obiekcie, obiekt mamy rozległy, bez pewnych rozwiązań analitycznych się nie da, bez rozwiązań integrujących się nie da, być może bez połączenia elementów ochrony z systemami zarządzania obiektem, być może się nie da. Mamy zagadnienie alarmowania pracowników w sytuacjach krytycznych. Masowy zabójca. Mamy to w procedurach załącznika antyterrorystycznego, prawda? I teraz pytanie, czy macie rozwiązania techniczne, które mogą pomóc nam w rozwiązaniu tego problemu, żeby na przykład zautomatyzować proces identyfikacji zagrożeń, nałożyć na to odpowiednią procedurę, nałożyć na to sygnał ostrzegania i alarmowania, który będzie z automatu wysyłany na telefony komórkowe ludzi w określonym obiekcie. To są takie moje przykładowe pomysły, ale idąc tą drogą, zobaczcie, ile zaoszczędzamy, jak mamy kapitalną informację przekazaną. Czy możemy coś takiego implementować, zrobić, projektować? Wszystko zależy od, tak naprawdę, od struktury obiektu i charakterystyki obiektu, bo mamy tutaj różne, tak naprawdę infrastruktura krytyczna obejmuje swoim zakresem wiele typów różnych obiektów i w zależności od tego, jakie mamy systemy i jakie systemy integruje, to też jest bardzo też często warunkowane właśnie typem obiektów. Tak naprawdę idąc od samej góry, czyli od systemów typowo obrzeżnych, czyli mówimy o ochronie obwodowej, mówimy o systemach tutaj wczesnej detekcji już zagrożenia na obiekcie, w tym wypadku tak naprawdę nie musimy informować o tym zagrożeniu, bo może być szybko wyeliminowane na zasadzie jakichś tam środków prewencyjnych, czy to właśnie patrol mobilny, czy to służby ochrony, które są powiadamiane już bezpośrednio o wystąpieniu zdarzenia na zasadzie komunikatu, czy to na aplikacjach mobilnych, czy też na zasadzie łączności radiotelekomunikacyjnej, której po prostu dajemy jakiś sygnał, czy kod informacyjny dla służb wraz z identyfikacją zagrożenia w postaci, czy to położenia GPS-owego na mapie, w związku z tym mają szybką informację i weryfikację tego, gdzie dany obiekt się znajduje i jak szybko mogą do niego dotrzeć.
To są już założenia dla obiektów o takiej strukturze, która ma duży obszar opięty już swoim zakresem, identyfikacją, czyli mamy duży jakiś obszar wokół budynku i wtedy możemy szybko reagować i mieć już informacje na wstępie. Dla obiektów typowo przemysłowych, kiedy mamy niestety na hali produkcyjnej duży hałas i często informować o jakichkolwiek zagrożeniach, może to być informowane na zasadzie czy to pagerów, biperów, które mogą być na osobne, które, bo ciężko usłyszeć gdzieś tam na obiekcie, czy to sygnał komunikacyjny, czy też wiadomość, która jest przesyłana dla użytkownika, bo to jest wręcz niewykonalne przy dużym hałasie. Też często jest wykorzystywane do tego systemy telefoniczne, czyli mamy integrację na przykład z centralą telefoniczną i wdzwanianie się z komunikatem dla osób, czy też kierownika zmiany, który po prostu daje taką informację i wtedy zarządza ewakuacją na obiekcie. Przydatne są też systemy, wiadomo, systemy też DSO, bądź systemy ewakuacji, bądź systemy telewizji, które sprzężone systemem zarządzania dają nam pełen wgląd już w sam proces ewakuacji, bo to wiadomo, że panika, reakcja ludzi jest różna na pewne zdarzenia i trzeba mieć tutaj pełną kontrolę nad tym, jak ten proces przebiega i jak go odpowiednio kierować, bo zawsze to jest proces dynamiczny. To z góry przewidziane pewne scenariusze mogą się zmienić w wypadku jakichś czynników, czy to mogą być czynniki związane właśnie nie zadziałaniem pewnych systemów, nie zwolnieniem drzwi kontroli dostępu, bo nie zadziałał na przykład system kontroli dostępu. Te scenariusze są bardzo różne i trzeba je adaptować do sytuacji. I tutaj właśnie jest ważna rola przeszkolenia personelu, który powinien w tym momencie móc reagować szybko i zmieniać pewne scenariusze już typowo z poziomu systemu zarządzania, czyli móc wywołać pewne interakcje bądź sterowania już bezpośrednio na systemie, nie uruchamiając już z góry predefiniowany scenariusz, ale też uruchamiając jednostkowo pewne scenariusze, czyli zmiana oświetlenia ewakuacyjnego, nadanie komunikatu DSO, czy też zwolnienie drzwi kontroli dostępu. I to jest bardzo dynamiczny proces. On się bardzo często adaptuje wraz z obiektem, bo niestety infrastruktura czasami daje nam psikusa i mówi nam o tym, że pewne scenariusze, które założyliśmy w procedurach, nie sprawdzają się. Wynika to z reguły albo z niesprawności systemów, albo właśnie z złego zaprogramowania tych systemów. I w związku z tym trzeba reagować szybko i adaptować się do sytuacji, do tego, co w tej chwili mamy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, 16:13 to jest pierwszy panel, który zakończymy minutę przed jego zaplanowanym końcem i tak chyba powinniśmy zrobić. Bardzo, bardzo dziękuję naszym wspaniałym ekspertom. Dziękuję Wam. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo.